Brawurko, to już twoja trzecia gitara w tym miesiącu. Jeśli będziesz je tak dalej niszczyć, to nie wygramy jutrzejszej bitwy kanapek. Ostatni raz to powtórzę. To będzie bitwa kapel, a nie jakaś bitwa kanapek. Siostry, zluzujcie. Wszystko naprawię, mam od tego gościa. Yo, Steve! Muszę mieć nową gitarę, ta jest zepsuta. Wybacz, młoda, nie ma mowy. Trafiłaś na tablicę wstydu i nie ma wymiany. Nie możesz ciągle rozwalać swoich wioseł. No co ty? Niszczenie gitar jest chyba najważniejszym elementem bycia gwiazdą rocka. No a co strasz? To najbardziej metalowa i zwariowana gwiazda rocka, która zaistniała w audiosferze. Rozwaliła wszystkie gitary, na których grała. Nawet te, które nie były jej. Dziewczyna jest boginią rocka. I tak nie mogę ci pomóc. Ale bitwa kapel jest już jutro! Oddałabym wszystko, serio wszystko, żeby też być rockową boginią! Okej, młoda. Może się dogadamy. Serio? Tak. Patrz tylko na to. Wow! Właśnie, dobrze powiedziane. To potężnie mocarna, szmaragdowa fałka nasączona tysiącem lat czystego heavy metalu. Jest taka tycia, więc w sumie jest stworzona dla ciebie. To najbardziej metalowa rzecz na świecie! Pragniesz je? No jasne! Trzymaj się, gwiazdeczko. Ta gitara ma swoją cenę. Jeśli ci ją dam, to ty będziesz mi coś winna. Spoko. I będę mógł ci to zabrać w najmniej spodziewanym momencie. Jasne. Więc może lepiej to przemyśl, mała. Nie! To się może stać w każdej chwili. Jasne. Na przykład jutro. Nawet podczas bitwy kapel! Stary, nadal do mnie mówisz? Marnujesz czas szarpania drutów! Upewniam się. Spoko. W porządku. Z mocy nadanej mi przez muzyczny sklep Steve'a winniśmy przypieczętować porozumienie rockowym uściskiem. Akordem G! G-dur! Czyli chcesz mi wmówić, że za darmo dostałaś tę gitarę? Tak. Bez żadnych kruczków. Bez. Po prostu dostałam gitarę. Który dziwak oddałby ci za darmo gitarę? Tamten. Ten gość! Okej, światła są już sprawdzone. Hej, brawurko! Yo, Steve! Przyszedłeś na bitwę kapel. Właściwie to przyszedłem tu wygrać tę bitwę kapel. To ja! Stary, o co biega? Myślałam, że dałeś mi gitarę, żebym to ja mogła wygrać. Wcale ci jej nie dałem. Bo teraz nadszedł czas, żebyś za nią zapłaciła. Mam płacić? Przecież nie mam pieniędzy. Brawurko, co tu się dzieje? Nie chcę twojej kasy. Potrzebuję tylko perkusistki. I basistki. Brawurko! Bez żadnych kruczków, co? Steve, mów, co to ma znaczyć! Hej, mała, była umowa. Ja daję ci gitarę, a teraz twoje siostry są w mojej kapeli! No dobrze! Au! A niech cię, brawurko! Wiedziałam, że w coś musiałaś się wmieszać! No dobra, bójko! Najpierw dokładnie wszystko przemyśl, zanim zaczniesz kogoś oceniać! Ja mam coś przemyśleć? Przecież to ty nas! Jeśli chcesz być w mojej kapeli, dziecinko, będziesz musiała śpiewać jak ja! Nie rozumiem, o czym ty do mnie mówisz? Daj nam wreszcie spokój, ty niedobry diable! No dobrze, a teraz chodźmy to wygrać! Pa, pa, brawurko! Życzę miłej solowej kariery! Nie! No i widzisz, dziewczyno, to chyba jedna z najgłupszych rzeczy, jakie zrobiłaś. Co ja sobie myślałam? Na pewno nic mądrego.